Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jak zawsze odbyła się w czwartek po oktawie zesłania Ducha Świętego. W niektórych krajach, takich jak Włochy czy Francja, obchodzona jest w niedzielę po uroczystości Trójcy Świętej. Po raz pierwszy obchodzona była w dzisiejszym Ligę we wschodniej Belgii w 1246 roku. W 1317 ustanowiona została jako święto dla całego Kościoła Zachodniego. Do ustanowienia święta mógł przyczynić się również cud we włoskim mieście Bolsena. Tamtejszy ksiądz, który podważał rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii podczas jednej z celebracji, spostrzegł, że konsekrowana hostia zamieniła się w ciało, z którego wypływa krew. Korporał następnie przekazano papieżowi Urbanowi IV, który ogłosił cud eucharystyczny, co wpłynęło na ogłoszenie święta ciała i krwi pańskiej. W Barcinie procesje odbyły się zarówno przy parafii świętego Jakuba Większego, jak i przy parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Po udzieleniu komunii świętej procesja teoforyczna, czyli taka, w której celebrant wśród wiernych niesie najświętszy sakrament poza kościołem, podążała ulicami miasta, aby dać świadectwo swojej wiary. W pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł, idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Parafia świętego Maksymiliana przeszła ulicami Mogileńską, Lotników, Dworcową, Artylerzystów, Jakuba Wojciechowskiego, Pakowską, Wojska Polskiego i z powrotem Mogileńską w stronę kościoła. Na czele procesji znajdował się krzyż, następnie poczty sztandarowe, służba liturgiczna oraz ubrane na biało dziewczynki sypiące kwiatami. Za nimi pod baldachimem szedł celebrant trzymający monstrancję z hostią. Procesji towarzyszył zespół M-Band z Bydgoszczy, który uświęcił pochód oprawą muzyczną. Procesja prowadzona była do czterech ołtarzy, przy których udzielano błogosławieństwa, śpiewano wersety Ewangelii oraz suplikacje. Procesję kończy wprowadzenie Najświętszego Sakramentu z powrotem do świątyni oraz odśpiewanie hymnu Te Deum Laudamus, czyli Ciebie Boga wysławiamy. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła.